sama inicjatywa, żeby zorganizować Lubuskie Igrzyska Seniorów, to po to, żeby trochę uaktywnić seniorów, pokazać im gorzowskie obiekty sportowe, które są, również żeby ich zapoznać ze sobą, bo działają różne kluby, żebyśmy powstał taki jeden jakby organizm, który mogłyby razem działać w następnych inicjatywach. Lubuskie Igrzyska Seniorów to jest fantastyczna impreza. Mamy kilkanaście drużyn. Przed chwilą zespoły się zaprezentowały. Już była pierwsza konkurencja pływanie. Przed nami jeszcze ringo, jazda na rowerze, gra w golfa, elementy koszykówki, nordic walking i bóle, więc zapraszamy wszystkich do kibicowania. Bardzo dużo uczestników, jak Państwo widzieliście, z całego województwa lubuskiego. Cieszymy się, że możemy pokazać nasze piękne miasto Gorzów przez nasze obiekty i to był taki cel, dlatego bardzo chętnie, kiedy Pan Prezydent poprosił nas, żebyśmy w te wszystkie działania się tutaj zaangażowali, to było nam bardzo miło, że ten weekend możemy spędzić z lubuskimi, gorzowskimi seniorami. Nie ma nic lepszego niż ruch, niż trochę sportu po to, żeby mieć i lepszy humor, ale równocześnie też lepsze samopoczucie. A o to chyba nam wszystkim chodzi. Cieszymy się bardzo, że jest taka inicjatywa społeczna, żeby zaaktywować seniorów, którzy są tak naprawdę wzorem dla swoich dzieci i wnuków. Tworzymy taką grupę aktywnych seniorek 60+ i w ramach tej grupy podejmujemy szereg różnych działań i kulturalnych, i takich właśnie rekreacyjnych, i poznawczych. Także jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy aktywne na wielu płaszczyznach, a dzisiaj będziemy brały udział w Spartakiadzie i bardzo z tego się cieszymy i liczymy oczywiście na zwycięstwo. Przyjechałyśmy tutaj na zawody sportowe po prostu, żeby się poznać, żeby się zabawić, żeby rozrywkę mieć, bo tej rozrywki na co dzień nam brakuje, już pozamykała nas ta choroba w domu, a po prostu chcemy się otworzyć i pięknie, że nas zapraszają, że możemy być aktywni do końca i jeden dzień dłużej.